rzekł Pan do Achaza, mówiąc: proś Pana Boga Twego o znak dla siebie w głębinie piekła lub na wysokości w górze. I rzekł Achaz: nie będę prosił i nie będę kusił Pana. I rzekł: słuchajcie więc, domie Dawida, czyż to mało dla was dręczyć ludzi, że dręczycie także i Boga mojego? Przeto sam Pan da wam znak. Oto Pan napocznie i porodzi syna i nazwą imię jego Emmanuel. Masło i miód będzie pożywał, by umiał zło odrzucać, a wybierać dobro. Ewangelię zapisaną u świętego Ewangelisty Łukasza, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu posłany jest anioł Gabriel od Boga do miasta galilejskiego, które zwano Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a imię panny Maryja. I wszedłszy do niej anioł, rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. A ona, gdy posłyszała, zatrwożyła się na słowa jego i rozważała, cóż by to było za pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie lękaj się, Maryjo, albowiem znalazłaś łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielkim i synem Najwyższego nazwany będzie. I da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego, i będzie królował nad domem Jakubowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. A Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro męża nie znam? I odpowiadając, anioł rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego cię zacieni. Przeto i to, co się z ciebie narodzi, święte, Synem Bożym będzie nazwane. A oto Elżbieta, krewna twoja, i ona poczęła dziecię w starości swojej. A już to jest szósty miesiąc dla tej, którą zowią niepłodną, bo nie masz nic niemożliwego u Boga. I rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa Twego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To, co słyszeliśmy w pierwszej nauce tych naszych rekolekcji, być może brzmi dobrze, ale podejrzewam, że w niejednej głowie może powstać pytanie: no ale jak to? Przecież ja wiem, jaka jest odpowiedź na pierwsze pytanie katechizmu. Przecież ja nawet staram się jako tako żyć pobożnie. No a wcale jakimś szczególnie szczęśliwym człowiekiem się nie czuję. Być może w porównaniu do tych, których znamy, a którzy w ogóle nie starają się żyć pobożnie, wcale nie czuję się bardziej szczęśliwym człowiekiem niż taka osoba. Oczywiście, jeśli chodzi o porównywanie takiego szczęścia, to jest to rzecz bardzo trudna. Bardzo często ludzie tutaj, ludzie, którzy na zewnątrz pokazują, jak to są radośni, towarzyscy, bardzo często w środku tak naprawdę ukrywają smutek i żal. Ale nie o tym w zasadzie tutaj mówimy, tylko o tym, że to nie działa tak automatycznie. Tak jak wspomnieliśmy o tym, że ten samochód, można go wykorzystać dobrze, zgodnie z jego przeznaczeniem, albo próbować zrobić nim zupełnie coś innego. Tak samo jest z nami. I nie wystarczy tylko wiedzieć, co jest naszym celem. Tak samo jak nie wystarczy wiedzieć, do czego służy samochód. Jeśli dalej go wykorzystujemy do tego, żeby na cieple jego silnika przygotowywać naszą przysłowiową już jajecznicę, to nic nie zmienia. Nic to nie zmienia, że wiem, że w sumie to służy on do tego, żeby jechać. Wciąż wykorzystuję go nie tak, jak trzeba. Podobnie jest z nami. Nawet jeśli znamy odpowiedź na to pierwsze pytanie z katechizmu, nawet jeśli wiemy, że jesteśmy tutaj stworzeni po to, aby Boga poznać,
Jego kochać, Jemu służyć i przez to życie wieczne osiągnąć. Nawet jeśli wiemy, to żeby stało się tak, jak mówiłem w pierwszej nauce, żeby ten fakt naprawdę napełnił nas radością, nie wystarczy wiedzieć. Trzeba jeszcze tym żyć. Jak z tym samochodem. Nie wystarczy wiedzieć, do czego go użyć. Trzeba go faktycznie użyć, żeby mógł być, żeby mógł działać zgodnie ze swoim przeznaczeniem. I tak samo jest z nami. Nie wystarczy wiedzieć. Tutaj potrzeba jeszcze pewnej pracy. Potrzeba pracy, która sprawi, że faktycznie będziemy żyli zgodnie z tym naszym celem. I bez tego sama wiedza nic nie zmieni. Ona może nam umożliwić działanie w dobrą stronę, ale jeśli my tego działania nie podejmiemy, to skutków nie będzie. O najważniejszej części, takiej fundamentalnej części tego, co mamy do zrobienia, porozmawiamy w drugiej nauce tych rekolekcji. A teraz w trakcie tej mszy świętej ku czci Najświętszej Maryi Panny chcemy spojrzeć na tylko jeden, ale absolutnie fundamentalny element tego, co mamy do zrobienia, gdy już wiemy, jaki jest nasz cel. A więc potrzeba pewnej pracy, potrzeba pewnego trudu, troski z naszej strony. Między innymi potrzeba tego, żebyśmy korzystali z tego, co Pan Jezus nam zostawił. Gdy przychodzimy tutaj do ołtarza, przychodzimy do naszej kaplicy, zastanówmy się, jak chętnie tutaj przychodzimy. I nie chodzi o to, czy jakieś tam uczucia nas tutaj przyganiają, czy czujemy jakąś radość, gdy zmierzamy do kaplicy, bo tego wcale nie musi być. Raz z radością to jest tak, z taką emocjonalną radością jest tak, że jest ona zupełnie niezależna od nas. I człowiek, który ma akurat dobry dzień, będzie wszystko robił z radością. Człowiek, który ma akurat zły dzień, będzie wszystko robił z pewnym trudem, z zniechęceniem. Więc nie o uczucia chodzi, nie o emocje chodzi. Chodzi o naszą wolę. Czy faktycznie chcę przyjść do Pana Jezusa? Czy faktycznie chcę przyjść do ołtarza? Czy faktycznie zależy mi na tym, żeby Bogu cześć oddać? Nie mierzymy znowu, powtarzam, naszych uczuć, tylko naszą wolę. Czy ja mam taką wolę? Czy jeśli nie muszę, to czy chcę przyjść, oddać cześć Panu Jezusowi? Czy chcę przyjść do ołtarza? Wiemy przecież, że tutaj możemy przyjść do krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiemy, że Bóg życie swoje oddał, abyśmy my mogli przystąpić do Najświętszego Sakramentu. Abyśmy mogli zjednoczyć się z Nim w ten sposób. Wiemy o tym. Wiemy, jaki jest cel człowieka. No ale później, tak na co dzień, to nagle staje się to drugorzędne. Nagle mamy tysiąc innych spraw. Nagle to trzeba zrobić, tamto i mamy takie ważne rzeczy do załatwienia i z tym porozmawiać, a tu jeszcze coś zrobić. I okazuje się, że Pan Jezus zostaje tutaj w Najświętszym Sakramencie sam. Proboszcz z Ars, gdy objął swoją opuszczoną, zaniedbaną parafię, pewnego razu wszedł do kościoła i o dziwo spotkał tam kogoś. Ktoś faktycznie się modlił w tej zaniedbanej, opuszczonej parafii. Jednak był człowiek, który przyszedł do kościoła. No i proboszcz Ars widział, że ten człowiek klęczy, modli się i klęczy. I tak przez godziny, długo czasu naprawdę, często przychodził i się modlił. I święty zaintrygowany, kim jest ten człowiek i co on robi w tym kościele, jak on się tam modli, no bo widać było, że się modli, ale no i pyta go nasz święty proboszcz, co robisz w kościele,
I on odpowiada: przychodzę i ja patrzę na Pana Jezusa, a On patrzy na mnie. I naprawdę więcej nie trzeba. I pamiętajmy o tym, jak często Pan Jezus tutaj nie ma na kogo spojrzeć. I zastanówmy się, na co my wtedy patrzymy. Gdzie my kierujemy to nasze spojrzenie? Może na rzeczy grzeszne? Może na rzeczy drugorzędne? Może na wszystko inne? Tylko właśnie nie mamy czasu, żeby przyjść tutaj. Żeby przyjść do Pana Jezusa. Jeśli wiemy, jaki jest nasz cel, to żyjmy tak, żeby to było widać, że wiemy. Przyjdźmy dzisiaj w to piękne święto zwiastowania, gdy Bóg staje się człowiekiem, gdy ten wszechmocny Pan zastępów, wielki Bóg, który do tej pory był tym władcą, królem, Panem zastępów, gdy ten Bóg staje się Emmanuelem, staje się Bogiem z nami, tym Bogiem bliskim, tutaj obecnym cały czas. Pamiętajmy o tym i pamiętajmy, że nie wystarczy wiedzieć, jaki jest nasz cel, żeby do niego dotrzeć. Trzeba o to zawalczyć, trzeba o to się postarać i przede wszystkim, jeśli już mamy Pana Boga tak blisko, to przyjdźmy do Niego, bądźmy przy Nim jak najczęściej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.